Koleje Śląskie rocznie przewożą 20 milionów pasażerów. Dla wielu mieszkańców regionu pociąg to główny środek transportu. Zdecydowanie wolę pociąg, a te obecne pociągi są dużo wygodniejsze według mnie. Miejsce na bagaże, klimatyzacja, toalety, także tu bym tylko dała wielki, wielki plus. Ja jeżdżę od małego pociągami i powiem szczerze, kiedyś to było czuć na każdym zakręcie, każde przechylenie, wszystko, a teraz już jest taki resor, że tego nie czuć. Czuć za to, że Tabor się starzeje i jest go za mało. Dlatego samorządowa spółka podpisała właśnie umowę na dostawę 3 nowych składów. Pojazdy muszą mieć dostępność dla osób niepełnosprawnych, dostosowane do przewozu rowerów, system informacji pasażerskiej dostosowany dla osób niedosłyszących, niedowidzących. Wagony Impuls 2 będą nową wersją tych, które Koleje Śląskie wykorzystują obecnie. Każdy z 4-członowych składów będzie kosztował 30 milionów złotych netto, a na tory wyjadą najwcześniej za 18 miesięcy. Była mowa o 2 latach, więc myślę, że 18 miesięcy bez problemu dotrzymamy, co potwierdzał prezes firmy Newag, która wygrała to postępowanie. Niewykluczone, że w najbliższej przyszłości Koleje Śląskie dostaną kolejne składy. Województwo śląskie ogłosiło już przetarg na zakup 22 pociągów 4-członowych z możliwością zwiększenia zamówienia o kolejnych 8. Oferty mają zostać otwarte 6 września. Obecnie Koleje Śląskie dysponują ponad 60 pociągami.